Panie prezesie, jak branża mięsna reaguje na komplikacje związane z afrykańskim pomorem świń? Panie redaktor, sytuacja jest bardzo złożona i muszę powiedzieć, że bardzo niepokojąca nie tylko dla producentów trzody chlewnej, którym ja osobiście jestem, ale również dla całej branży mięsnej, w której też dzisiaj biorę udział, bo no, jesteśmy, że tak powiem, wspólnikami z 8 rolnikami zakładów mięsnych, ubojni i masarni. I to, co się dzieje już właściwie od roku czasu, no, bardzo nas niepokoi. Kiedy dowiedzieliśmy się o ASF-ie, że mamy go na terenie kraju, były to tam gdzieś stwierdzone 2-3 ogniska. Dzisiaj po roku czasu mamy ich ponad 22 i obawiamy się, że i rząd, i weterynaria krajowa nie panują nad tym. Nie wiem, czy ci ludzie nie mają świadomości, jakie to zagrożenie niesie dla całej gospodarki, dla wielu rodzin, bo obawiam się i nie chciałbym być złym prorokiem, ale rozmawiając z lekarzami weterynarii, którzy mówią, jeżeli nie dojdzie do odstrzału takiego naprawdę dużego dzików i wygaszenia tych ognisk na terenie Podlasia, dzisiaj to przecież już część Mazur, część Mazowsza, gdzie wykryto ogniska, to ona za chwilę przyjdzie do Wielkopolski i do Kujaw. Panie redaktor, Pani przecież pracuje w tej branży i z nami rolnikami przez wiele lat i Pani doskonale wie, że Wielkopolska i Kujawy, drugie za Wielkopolską, to jest trzoda chlewna i my właściwie możemy unicestwić, jeżeli zabraknie działań, naszą rodzimą produkcję. To byłby dramat nie tylko dla rolników, ale dla całej branży mięsnej. I tutaj apel o naprawdę skuteczne działania, nie mówienie. Nie może być coś takiego, żeby sztuki, które były zarażone ASF-em, były wleczone przez cały kraj do Wielkopolski, bo przecież zakłady utylizacyjne niedaleko mnie przyjęły partię świń do utylizacji. W Kujawach również to miało miejsce, no w Zagłębiu, gdzie się produkuje trzodę chlewną. Nam się mówi jedną rzecz, że nam czasami wyobraźni brakuje. Mocno bym się zastanawiał, że chyba nie tylko nam, ale tym, którzy decydują o tym, jak to wygasić, myślę, że tej wyobraźni u nich w ogóle nie ma. Wielkie obawy są. Gdzieś tu 4 października mam zaproszenie na spotkanie, gdzie będzie właśnie się mówić i lekarze weterynarii i ludzie, którzy decydują o pewnych rzeczach, o tym ASF-ie. Ja ciągle się boję, że my mówimy, niewiele robimy. Jakie najskuteczniejsze działania Pana zdaniem należałoby podjąć w tej chwili? Panie redaktor, działania są proste. Musimy się zastanowić, czy będziemy słuchać ekologów, którzy mówią, broń Boże, nie zabija dzików, czy poświęcimy 40 tysięcy dzików, czy poświęcimy 8 milionów tuczników i życie wielu rodzin w kraju.